No ja go obserwuję tu w Kazimierzu od dłuższego czasu, jak maluje, i to jest właśnie to charakterystyczne, że robi to z jedną ręką w sumie. Tak? Z kawałkiem Kazimierza, takim mocnym kawałkiem, kawałem właściwie, i to od kilkudziesięcioleci. Bywa tak, że wieczorami czasami nawet gada z obrazami, co jest niesamowite. Potrafi usiąść przed obrazem i naprawdę z nim rozmawiać. Jaś Mazurek. Witam Panią. Witam Cię. Jak Masz imię? Lech. Lech. Tomaszczyński. Tomaszczyński. Tak. O, Ty, dbaj o nią. Jesteś bardzo rasowa. Uff, Ty. No. Musisz o nią dbać. Tak, no dbamy. Musisz dbać. Nie denerwuj się. Masz, no, mamy to Pani. Zrób. Jurek, zrób. Pani nam wszystkich będzie wesoła. Proszę, 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 proszę. Ja podobno ssałem, mając lat 4, jeszcze piersi matki. Polubiłeś. Wstyd, ale ta matka mi powiedziała niedawno, Staszek, bo jestem Staszek, a nie Jasiu. Ssałeś pieś moją, wstyd był na przyjęciach, na kolacji, a ja brałem mamę za, tu i miałem daj cyca. Stąd moja siła wielka, od mleka matki. Ja lubię malować. Lubię malować. Zastanowimy się, co. Co. Tu siedzę w Warszawie, ale marzę i myślę o Kazimierzu, moim kochanym miasteczku, gdzie mam całe serce, jest moje tam. I tu maluję ten Kazimierz. Jestem tam w środku, wśród tych ludzi, na tym rynku, do tych bab idących na targ. Maluję Kazimierz już od 20 paru lat. Jest to moim głównym motywem mojej pracy. Mam to w pamięci, a przecież mam to w sercu. Ja siedzę tutaj, przy sztaludze w zimie w Warszawie. Jestem, naprawdę jestem tam na rynku w Kazimierzu, wśród ludzi, wśród pejzażu kazimierskiego na rynku. Mam to w głowie, w sercu. Marzę o tym Kazimierzu. Im bliżej wiosny, tym już chcę tam jechać, żeby tam być. To jest moje miejsce na ziemi. Tam pracuję, tam mam dom i tam będę pochowany kiedyś.
Warszawie mieszkam. Tu studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych. Ożeniłem się. Mam mieszkanie duże w dobrej dzielnicy, gdzie mieszkają artyści, aktorzy, pisarze. Sąsiadem jest Andrzej Rosiewicz przez ścianę. Warszawa. Tu trzeba być, żeby móc działać w Kazimierzu, bo Kazimierz to jednak jest prowincja, wiocha. Jest to znane na świecie miasteczko, ale jednak jest to małe miasteczko kazimierskie, gdzie nie ma życia kulturalnego w sensie teatrów, kin, wystaw różnych. A poza tym tam jest zimno. Maluję co dzień i w pewnym momencie patrzę na obraz i uważam, że jest to obraz, który mi się udał i należy go schować, zostawić dla siebie. I takich obrazów rocznie zostawiam sobie 5-8 i w związku z tym mam w swojej kolekcji to, co robiłem przez całe życie i to porównuję, czy to się powtarza, czy ja się rozwijam. I jestem z tego dumny, bo jak pokazuję sobie te obrazy, to stwierdzam, że to moja praca, to moje malarstwo się rozwija. Trudno powiedzieć, ile malowałem obrazów w życiu. Maluję co dzień. Tysiące. Zostawiłem dla siebie, do tej pory mam około 100 obrazów własnych, które są schowane przed ludźmi nawet. Pokażę ci tu obrazy sprzed 20 paru lat. Ten sam motyw, to jest motyw z mego ogrodu. I jak widzę teraz, porównuję te obrazy, to są jakby inne obrazy, jakby malował inny malarz. Po prostu wydaje mi się, że to malarstwo dojrzało. Bo sam sobie zadaję pytanie, po co ja maluję? Ja przecież malować umiem. Tak sądzę. Tak. Więc maluję dla kogoś. Jak lekarz jest dobrym lekarzem, jeśli nie będzie miał pacjenta, to jego wiadomość, jego umiejętności będą wykorzystane. Lekarz jest potrzebny ludziom. Ja chciałbym czuć się potrzebny jak lekarz ludzi, jako malarz. Moja obecna żona, młoda, ma talent malarski i zaczęła malować. Mam nadzieję, że będzie z niej kiedyś malarka. Jest wrażliwa, jest pracowita. Nie boi się malować, co jest bardzo ważną rzeczą. Maluje tak, jak potrafi. To są jej obrazy, pierwsze próby. Maluje kwiaty. Baby są nam potrzebne do życia. Żeby chłop istniał, to musi mieć babę w życiu. Chłop bez baby jest pół chłopem. Jest biedny chłopem, jest pół chłopem. Obserwuję jego obrazy na kolejnego roku na wystawach już od kilkunastu właściwie sezonów. I zawsze jestem entuzjastką jego obrazów. I różnych, i tych letnich, i tych jesiennych, i tych zimowych. I taki zimowy będę miała na zawsze z jego dedykacją. Jestem bardzo wdzięczna. Od niechcenia są dobra rysowane i to razy widać na płótnie, że są z dużym polotem i z taką łatwością. Znaczy znakomicie dają charakter miejscowy. Kolejny miał wystawę w Nowym Jorku i tam dłuższy okres czasu, bodajże około miesiąca, przebywał. Mieszkał podobno sam w jakimś hoteliku, prawda, no i się troszkę nudził. No i po powrocie pytaliśmy się Jasia,
co ty tam robiłeś, tyle siedziałeś? No malowałem, malowałem. Wszyscy się pytali, Nowy Jork malowałeś? Ach nie, Kazimierz malowałem. Więc w Nowym Jorku również można malować Kazimierz. I to jest właśnie cały Janek. W Stanach byłem już 4 razy na zaproszenie moich przyjaciół. Miałem tam kilka wystaw z sukcesem i artystycznym, i finansowym. Poznałem dużo, bardzo dużo ciekawych ludzi, Polaków, z którymi się zaprzyjaźniłem, którzy mi pomogli. Poznałem właścicieli gazet, galerii, poznałem pisarzy, lekarzy, Polaków, którzy zapraszali do domów na weekend, kupowali obrazy. Ale malowałem tam Kazimierz. Kazimierz malowałem w Nowym Jorku dlatego, że zrobiłem wystawę pierwszą na temat Kazimierza. I na wystawie poszły wszystkie obrazy na wernisażu. Więc, żeby podtrzymać temat wystawy, zakupiłem materiały i malowałem następną wystawę kazimierską, ale już właśnie w Nowym Jorku z głowy, z serca. Ja nie znam angielskiego, więc poznałem Nowy Jork inaczej, jak turysta. Poznałem muzea. To wielkie miasto, przerażające miasto. Byłem w różnych okresach roku. Raz byłem, gdy były potworne upały. Tragiczne upały. Dla mnie z tutejszego klimatu to było coś, co nie dawało się żyć, dawało się spać. Może do tego można przywyknąć, ale czuję się źle tam, w tym momencie. Nie denerwuj się, spokojnie, spokojnie. Dbasz o nią? Panie, nie widać. Jak nie, to ci...